Także już witajcie, ja jestem MWDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale, a dzisiaj przygotowałem dla was składnik za 300 tysięcy monet, które powstały dzięki temu komentarzowi, który możecie widzieć teraz, no. Może kiedyś się zmieszczę w tej kamerce, nie wiem, może kiedyś się zmieszczę, ale to jeszcze nie jest jeszcze ten moment. I cóż, mój widz poprosił mnie o to, żebym zbudował składnik za 300 tysięcy monet bez żadnych zawodników, czyli no po prostu nie ma żadnych preferencji, jakich zawodników chcę tam zobaczyć, to ma być po prostu składnik za 300 tysięcy. Cóż, na sam wstępie chcę tylko prosić o stanie łapeczki w górę, bo to pomaga w pozycjonowaniu filmików, zostawienie subskrypcji na tym moim kanale, aby nie przegapić kolejnych tego typu materiałów. Oraz napisanie w komentarzu, jeżeli chcecie, żeby wam zbudował jakiś składzik, no to koniecznie zostawcie mi wiadomość z budżetną platformą oraz zawodnikami niewymiennymi. No i cóż, to tyle z ogłoszeń parafialnych i co? Myślę, że lecimy. Tak w ogóle nie powiedziałam, wreszcie jest jasno, w związku z czym mam czas nagrać jasno, bo jest niedziela i teraz nie powiedziałam wam jeszcze, że te odcinki będą się pojawiały na zapas. W związku z czym będę nagrywał 3 odcinki jednego dnia prawdopodobnie, albo dwa, zobaczymy, bo jeszcze chcę nagrać głosowanie Team of the Year, z tym, że głosowanie Team of the Year wychodzi jutro, czyli w poniedziałek. Także możecie czekać na taki odcinek, ale cóż, dzisiejszy składzik będzie na formacji 4-3-2-1, czyli formacja, która w samym meczu teoretycznie można było nią grać, ale ten składzik nie jest za bardzo przystosowany, żeby grać tą formacją. Bardziej do 4-2-3-1, 4-4-2, 4-1-2-1-2 też tak sobie, to będzie raczej składzik na formację ze skrzydłowymi. Na bramce mam Mike'a Manioł, czyli naprawdę bardzo fajnego bramkarza, którego bardzo lubię. Za 2900 komentów trzeba za niego zapłacić, no jest to naprawdę bardzo spoko goalkeeper, ponieważ ma 1,91 m, 83 divingu, 85 wykopów, 86 refleksu, 84 ustawiania się, 50 szybkości. No to naprawdę to troszeczkę boli, ale myślę, że ustawienie nie powinno być takim, że szybkość u bramkarzy nie jest aż takim problemem, ponieważ nawet zawodnicy taki Courtois, który się porusza jak drewno, jak wóz, jak wiadomo co w przeręblu, to też jest całkiem spoko bramkarzem. A Mike Manioł jest naprawdę bardzo dobry, według mnie jeden z lepszych bramkarzy w tym budżecie, o ile nie najlepszy. To jest taki troszeczkę Nick Pope z poprzedniej FIFA, on jest co prawda jeden punkt wyżej oceniony i to jest inna narodowość, inna liga, ale myślę, że sobie poradzi, to jest naprawdę spoko bramkarz. Na prawej obronie mamy troszeczkę brzydkie kaczątko i jedno z dwóch. Jest to João Cancelo. Możesz tutaj umieścić Arona Wan-Bissakę, ale ja osobiście polecam Cancelo, ponieważ no, jest troszeczkę lepszy, jeżeli chodzi o te aspekty techniczne. Wan-Bissaka no, jest spoko, aczkolwiek ma dwie gwiazdki słabszej nogi, to też nie wygląda zbyt dobrze, a Cancelo, zarówno Cancelo jak Wan-Bissaka mają po 4 gwiazdki sztuczek, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny rezultat, że można zrobić tą La Croquette, to jest przede wszystkim coś, dzięki czemu ten zawodnik jest naprawdę bardzo, bardzo spoko. 71 strzałów również nie jest najgorszy wynik, 72 fizyki troszeczkę boli, ponieważ no, to nie jest zawodnik zbytnio fizyczny, ma niezbyt dobrze tu nie nosiły, bo tylko na 62, ale za to aż 90 wytrzymałości, 86 przyspieszenia, 84 szybkości biegu, do tego 80 zwinności, 78 równowagi, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo spokojny wynik jak na prawego obrońcę. I że Cancelo jak najbardziej ma miejsce bytu, w dalszej przyszłości możesz go sobie ulepszyć, możesz tutaj umieścić jego wersję Headliners, no niestety jego wersji Road to the Knockout Stage nie da się tutaj umieścić, ponieważ jest ona na lewej obronie, ale w przyszłości Headlinera czy da, można spokojnie zupgradeować, też Mike'a Manioła w wersji Winter Wildcard można również tutaj zupgradeować, w związku z tym ten składzik można naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie zrobić, żeby był po prostu w lepszej wersji. Pierwszym środkowym obrońcą będzie Rafael Varane, który spadł już na 40, a niedawno kosztował 40 tysięcy, on teraz kosztuje 52,5. No okej, okay, nie wiem czy się wyrobię w tym budżecie, bo kiedy budowałem wczoraj ten składzik, to on kosztował około 300 tysięcy, 289, tak dokładnie chyba tak mi się wydaje. No dzisiaj może być to troszeczkę drożej, ale to w zależności od pory dnia da się ten składzik kupić za 300 tysięcy monet. I tutaj również można umieścić lepszą wersję Rafaela Varana za Once to Watch, która jest troszeczkę, która może się cały czas upgrade'ować, jest zarówno droższa. No zobaczymy, ale Rafael Varane to jest nawet bardzo fajny środkowy obrońca, mimo tej swojej niskiej ceny. Jak na niego, ponieważ on w poprzednich na tym etapie gry myślę, że kosztował spokojnie 100 tysięcy monet. To jest dosyć dziwne, bo teraz jest to lepsza liga, bardzo fajna narodowość. W tamtej chwili mamy co prawda miał połączenie z Mending, a w tym roku już nie ma takiego dobrego hyperlinka. Myślę, że to też się troszeczkę wzięło z jego niska cena z tego, że on nie jest aż tak dobry jak w poprzednim roku. Bo w poprzednim roku to wiadomo Rafael Varane królował na środku obrony. W tym roku bardziej Kimpembe albo Marquinhos są po prostu do niego chyba troszeczkę lepsi. Tak mi się wydaje, to jest tylko moja opinia. Drugim środkowym obrońcą jest Upamecano, z którego też nie jestem za bardzo zadowolony, ale jak najbardziej daje radę, bo 83 tempo, 84 gry w defensywie, 83 fizyki, no i tylko to jego przyspieszenie. Przyspieszenie jest to naprawdę bardzo, bardzo
To jest jego największa bolączka, bo ma 90 siły, a 85 agresji. No ta wytrzymałość też, no 67 na środku jego obrońcy, to nie jest najgorszy wynik. Ale te przyspieszenie to jest coś, co niestety troszeczkę zabija tą kartę. Ale mimo wszystko powinien dać sobie radę. Tego nie najgorsza zwinność jego środkowego obrońcy, tak postawnego zawodnika, czyli tam około 70-82 przyspieszenia. To jest coś, co na pewno no zabija troszeczkę tą kartę, ale nadal jest to bardzo spoko obrońca, bo jeżeli już się rozpędzi, to naprawdę bardzo ciężko jest go zatrzymać. Tym bardziej, że ma niesamowitą siłę. No, to tyle na temat tego obrońcy. Jeżeli chodzi o lewego defensora, lewego wahadłowego, czyli jak zwał, tak zwał, jest tutaj Davis. Alfonso Davis, który również kilka razy występował w tym zespole. 2200 za tego zawodnika jest naprawdę bardzo OP zawodnik, przede wszystkim to tempo, to tempo, masz o 11 punktów tempo między grą konsolą, a tym samym gorsze strzały, gorsze podania, gorszy dribbling, gorszą obronę i troszeczkę lepszą fizyczność, więc ale i tak Alfonso Davis jest troszeczkę lepszy niż grą konsolą. Ponieważ jest szybszy, a wiadomo co to jest tempo w FIFA, nie? Wiadomo co to jest tempo w FIFA. W szczególności na boku obrony, jeżeli boczny obrońca ma w miarę jako takie umiejętności gry w defensywie, bardzo dobry tempo oraz w miarę przyzwoitą fizyczność, to już powinien być dobry. I Alfonso Davies się jak najbardziej wpisuje w metę gry, jest to spoko obrońca, do 3000 mod idzie go złapać i według mnie jest to jeden z lepszych jego obrońców. Co prawda może nie równa się z Mendym czy też Hernandezem, którzy to po prostu troszeczkę od niego lepsi, ale nadal powinien dawać radę. Jeżeli chodzi o kolejnego pierwszego środkowego pomocnika, jest tutaj Bruno Fernandes, Bruno, Bruno. Jest Bruno Fernandes. Właśnie widziałem na internecie, że powinno się mówić jego nazwisko Fernandes. No, zobaczymy. Nie wiem, no najprawdopodobniej źle to mówię, nie znam portugalskiego. Ale tak jest to na spoko pomocnik, taki troszeczkę box to box. Dajesz mu cień i to już będzie dużo lepiej wyglądało, bo przede wszystkim trzeba mu podbić troszeczkę tempo. Aczkolwiek to tempo w środku pola nie jest najgorsze. Oraz umiejętności gry defensywy, bo fizyczność ma jako taką. Siły nie ma zbyt dużo. 70, ale ma przede wszystkim wytrzymałość, jest spoko jeżeli chodzi o te umiejętności gry w ataku. Można nim grać w ofensywie, w defensywie, więc to jest zawodnik bardzo spoko. Może nie aż tak OP jak w poprzednim roku, gdzie to było używane naprawdę praktycznie w każdym składzie. Przede wszystkim jego wersja POTM, ta opcja na 91, to już była naprawdę przekozacka. Potem wszedł jeszcze jego headliner, no i jakoś to wyglądało, ale niestety Bruno Fernandes. No, w tym roku zabrano mu te 5 gwiazdek słabszej nogi, aż o 2 gwiazdki, czyli ma 3 gwiazdki słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek, ale myślę, że w środku pola to nie powinno robić aż takiej roboty, ponieważ on będzie na to rozgrywał, ale gdyby był jakoś środkowy pomocnik ofensywny, to już to troszeczkę gorzej by wyglądało, bo tam według mnie bardziej się liczą gwiazdki słabszej nogi niż w defensywie. Bruno Fernandes będzie tutaj raczej jako taki właśnie od zadań typowo obronnych. A jego partnerem będzie Goretzka. Będą oni się uzupełniali, bo Goretzka jest takim bardziej defensywnym pomocnikiem, szybszym, troszeczkę gorzej strzelającym, gorzej podającym, gorzej dribblującym, a za to ma lepsze tempo, obrony i fizyczność. Obaj oceniani powyżej 86, bo czyli mają walkout. No jest to również bardzo fajny pomocnik, z tym, że no ten jego dribbling nie przekonuje mnie do końca do niego, ponieważ 76 zwinności, 71 równowagi to nie są dobre statystyki, Szkoda, że nie ma wyżej ocenionego przyspieszenia szybkości biegów, bo wtedy może bardziej byłby odczuwalny ta jego zwinność. Ale 76 to i tak nie jest najlepszy wynik. 88 wytrzymałości, 88 siły, więc on tam, gdzie Bruno Fernandes nie będzie dał rady przepchnąć, to doleci Goretzka i pomoże dla swojego partnera z pomocy. No i to jest naprawdę bardzo fajny środek pole. Ja bardzo lubię Goretzkę, bo to jest jeden z moich ulubionych pomocników z tamtej FIFA. W tej FIFA może nie jest aż tak OP, ale nadal jest całkiem spoko. Jeżeli chodzi o kolejne brzydkie kaczonko, to mamy tutaj Jedera, Ben Yedera. No, tak jak mówię, można to fajnie zaupgradeować, bo wystarczy, że dajecie Alfonso Davisa w swojej lepszej wersji, tej buntownika Goretzka, Inform, Ben Yedder wersji Signature. No z tym, że to nie są tanie rzeczy, i ten Ben Yedder, no to już podchodzi pod cenę naprawdę meta karty, takiej naprawdę z typowego topu. No zresztą ta jego karta taką jest, nie? Ale no, czy warto wydawać aż tyle na jedną kartę? No według mnie ciężko jest powiedzieć, jeżeli ma się budżet, to jak najbardziej, ale no według mnie w tym składzie Ben Yedder sobie powinien poradzić, bo on tutaj będzie występował jako środkowy pomocnik ofensywny, 5 gwiazdek słabszej nogi, 82 tempo, 84 strzałów, 87 dribblingu, to jest naprawdę bardzo zwinny piłkarz, w związku z czym on powinien również wkręcać rywali w ziemię. No i przede wszystkim te 5 gwiazdek słabszej nogi, to jest coś, co robi robotę. Na lewej skrzydle mamy Bambę, który wczoraj
ale te umiejętności pisania na klawiaturze są niesamowite. W ogóle ten Aubameyang za 414 tysięcy monet. Kto wymyślił tą kartę, to nie wiem. A dobra, to jest temat na inny odcinek, ponieważ znajduje się tutaj Bamba 97, 81 strzałów, 87 dribblingu, 89 podań. Tutaj ja osobiście polecam Jastrzębia, ewentualnie Finishera. To są bardzo fajne style gry dla niego, ponieważ fajnie, no on tutaj będzie występował jako skrzydłowy. 100 tysięcy monet za skrzydłowego to jest troszeczkę dużo, ale to będzie skrzydłowy, nie będzie zwykły skrzydłowy. To będzie po prostu taki skrzydłowy wspierający. Tak jest, wspierający. No i to jest naprawdę bardzo spoko pomocnik slash skrzydłowy, który powinien sobie poradzić w tym składzie. No to zobaczymy sobie tylko na jego wytrzymałość. No 80 to nie jest zbyt dobry wynik, tak się spodziewałem, ale za to 90 zwinności, 92 równowagi. To jest naprawdę, są naprawdę bardzo fajne statystyki. 81 wykończenia, 85 ustawiania się, to nie są też najgorsze statystyki jak na pomocnika czy tam skrzydłowego. Przede wszystkim bardzo fajne podania. No i te tempo, które na skrzydle powinno robić robotę. Co prawda myślę, że on będzie powoli odstawał, to znaczy jeszcze przez jakieś 2 miesiące powinien sobie poradzić po tym, że będzie odstawał. On nie ma lepszej wersji, w związku z czym tego zawodnika nie da się zaupgradeować. Na prawym skrzydle mamy Diatta 32 tysiące monet, 97 tempo. I to już jest naprawdę zawodnik, który na tej chwili robił robotę. 99 zwinności przede wszystkim, 99 wytrzymałości, 96 przyspieszenia, 98 szybkości biegu. Dajecie mu tak naprawdę tego kończącego, czyli finishera, i to już będzie by hulało naprawdę, że ho. Jedyne co, no to troszeczkę ma słabe rzuty wolne, ale raczej tutaj od rzutów wolnych będzie Bruno Fernandes, który będzie te rzuty wolne wykonywał bardzo dobrze, bo on w tamtym roku przynajmniej był dobrym egzekutorem rzutów wolnych. W tym roku nie wiem, jeszcze nie miałem okazji wykonać rzutu wolnego, bo kiedy występował w moim składzie, w innym składzie, no to troszeczkę inaczej to wyglądało, że tam od rzutów wolnych miałem raczej innych zawodników. A tutaj no to Mamba też bardzo fajnie skrzydłowy, razem z Diatto będą się uzupełniali, bo jeden szybszy, troszeczkę zwinniejszy, drugi lepiej strzelający, lepiej podający, i to oni naprawdę są bardzo fajnymi skrzydłowymi. A Diatto to już w ogóle, naprawdę w tym 99 zwinności to naprawdę jest niesamowity. Niesamowity gracz. A na napadzie mamy Jonathana Davida, i tutaj również można go zaupgradeować na troszeczkę jego lepszą wersję, czyli tą wersję Winter Wildcard, ale tutaj występuje tylko i wyłącznie, żeby zmieścić się w budżecie. Jego wersja Inform, która jest nawet spoko, ponieważ ma 89 tempa, 82 strzałów, 84 dribblingu, 78 podań, 77 fizyczności. I to jest spoko wy zawodnik o tyle, że ma 5 gwiazdek słabszy nogi, co prawda 3 gwiazdki sztuczek. Ale myślę, że to nie powinno być aż takim problemem, ponieważ tak jak mówię, tam gdzie nie będzie dobra rady się obrócić jakoś, żeby zdobyć pozycję, wykorzystując gwiazdki sztuczek, to tam będzie miał słabszą nogę ocenioną na 5 gwiazdek. I cóż, tak się prezentuje składnik w formacji wejściowej. W meczu ja osobiście polecam formację 4-2-3-1, która znajduje się o tutaj. I Bamba na skrzydle, David na napadzie, Diatta na prawym. I będzie tylko środkowy pomocnik ofensywny. I jeżeli chodzi o tych pomocników defensywnych, to według mnie oni najlepiej będą grali w takim zestawieniu, ponieważ Bruno Fernandes ma 5 gwiazdek słabszej nogi. Także cóż, to znaczy ma 3 gwiazdki słabszej nogi, w związku z czym tutaj będzie się dobrze zgrywał z innymi zawodnikami w tym zespole. Na dzisiaj to było tyle. Do zobaczenia wkrótce. I co do oczywiście strzałeczka. Trzymajcie się.